Przewielebni księża, panowie oficerowie, drodzy żołnierze, kochani siostry i bracia, cała wspólnota eucharystyczna, która dzisiaj przeżywa tutaj w kościele garnizonowym uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i święto Wojska Polskiego. Spotykamy się właśnie tutaj w kościele garnizonowym w przestrzeni sakralnej, która pomaga nam, nasza myśl, pragnienia serca wznieść ku niebu, ku Bogu, który nam przygotował miejsce w niebie, tak jak tutaj zachęcał nas na początku ksiądz pułkownik Stanisław. Bo Bóg dał początek rodzajowi ludzkiemu, kobiecie i mężczyźnie, rodzinie i narodom. Ale miłosierny Bóg dał nam też Maryję, matkę swojego Syna, która z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Na dzisiejsze święto Matki Boga wierzący chrześcijanie przynoszą bukiety kwiatów, wieńce ze zboża, owoce swojej pracy. Przynoszą je dla tej, którą modlitwa błogosławieństwa, będziemy ją słyszeli dzisiaj, ona będzie wypowiadana w naszej wspólnocie, a się ta modlitwa błogosławieństwa nazywa najdoskonalszym owocem ziemi Maryję, Matka Boża Zielna, najdoskonalszy owoc ziemi. W tych wieńcach, w tych zielonych bukietach zamknięte są serca miłujące ziemię, zboże, przyrodę, a w niej też tego, który jest twórcą tego wszystkiego, Boga Wszechmogącego. Przynoszone są te wieńce przed właśnie tron Boga, aby On je pobłogosławił. Przynoszone są, aby wyrazić dziękczynienie za chleb, który codziennie spożywamy i na razie go nam starcza. Tego chleba nie ma na miejscach powodzi, jakichś kataklizmów, klęsk żywiołowych, w rejonach konfliktów zbrojnych. Tu jesteśmy świadkami tego konfliktu zbrojnego na Ukrainie, tej agresji Rosji na Ukrainę i rzeczywiście niszczenia też pól zbożowych, niszczenia w ten sposób chleba, by go zabrakło, świadome działanie też uderzające nie tylko w wymiarze militarnym, ale uderzające w konkretnego człowieka, który potrzebuje tego chleba powszedniego. Dlatego jesteśmy szczególnie solidarni ze wszystkimi ludźmi terenów, których one dotknęły, te kataklizmy, i pozbawiają chleba powszedniego. Chleb służy każdemu. A gdy jest położony, tak jak dzisiaj tutaj w kościele garnizonowym na ołtarzu, w ręku kapłana staje się ciałem Chrystusa. Staje się pokarmem na życie wieczne. Dlatego jesteśmy też tu, w tym szczególnym miejscu, w tym szczególnym czasie podczas Eucharystii zaproszeni do spożywania chleba, którym jest Chrystus Pan. Bo kto spożywa Jego chleb? Kto spożywa ten chleb, ma życie wieczne, osiąga chwałę nieba, najprostsza droga, mówimy, do nieba przez Eucharystię. A my, przynosząc dziś dary ziemi, prosimy także, byśmy my stali się jak kwiaty, szczerzy, piękni i dobrzy jak chleb. Siostry i bracia, od pierwszych chwil zapisanych w Piśmie Świętym Maryja jest królową służby. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Tak jak słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, pójdzie wkrótce do swej krewnej Elżbiety, aby służyć jej w trudnym czasie oczekiwania na świętego Jana Chrzciciela. Służy w Egipcie, służy w Nazarecie, służy gościom w Kanie Galilejskiej i prosi Syna o cud. Swą służbę Maryja przeciąga aż do krzyża i stoi, aby otrzymać tam posłannictwo,
posłannictwo służby wobec nowych dzieci. Matko, oto Syn Twój. To jest to wskazanie Jezusa na każdego z nas. Po zmartwychwstaniu Chrystusa Pana pozostaje w Wieczerniku i służy młodemu Kościołowi swoją obecnością, ale i też zgina swoje kolana przed Bogiem, aby oczekiwać na zstąpienie Ducha Świętego. I patrząc na ten styl życia Maryi, dzisiaj patrzymy na nią z perspektywy Pani Wniebowziętej, to trzeba jasno sformułować ten styl życia. Dla niej życie i królowanie jest służbą. I do tego nas zaprasza, by nasze życie też było służbą. Królować według serca Maryi to służyć. Życie człowieka ma być służeniem, służbą drugiemu, służbą dobru wspólnemu. Kiedyś marszałek Piłsudski powiedział: choć nieraz mówię i wymyślam na Polskę i Polaków, to przecież tylko Polsce służę. Kiedy rodzice przestają służyć dzieciom, wówczas rodzą się samotnicy i sieroty. Kiedy małżonkowie przestają sobie służyć, wówczas umiera miłość i rozpadają się domy. Kiedy politycy przestają służyć obywatelom, wówczas zaczyna się bieganina za władzą, pieniądzem. Wtedy rodzi się niesprawiedliwość, krzywda, nierówność. Wtedy jawią się ludzie o totalitarnych zapędach. Kiedy obywatele nie służą ojczyźnie, wówczas ją zdradzają. Kiedy człowiek nie służy Bogu i Kościołowi, wówczas staje się niewolnikiem samego siebie lub innych spraw. Kiedy biskup czy kapłan nie służy wierzącym swojemu ludowi, wówczas staje się wilkiem w owczarni, wówczas zanika wspólnota wiary. Siostry i bracia, data 15 sierpnia to dzień chwały polskiego oręża. Dla Polaków takim czytelnym znakiem jest zbieżność święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ze wspaniałym zwycięstwem Polski nad Rosją sowiecką w 1920 roku, nazwanym Cudem nad Wisłą. 4 lipca 1920 roku pod bolszewickim hasłem Lenina brzmiało ono następująco: naprzód na zachód, przez trupa Polski do serca Europy. Tak to hasło sformułował Lenin i tak pod tym hasłem bolszewicy chcieli ruszyć na zachód, przez trupa Polski do serca Europy. I rozpoczęła się ta 4 lipca, 102 lata temu, ofensywa bolszewicka na całym froncie zachodnim, od granicy z Łotwą aż do Błot Poleskich. Historycznym dokumentem jest rozkaz marszałka Tuchaczewskiego do podległych mu wojsk. Rozkaz nie budzi wątpliwości, jakie były cele strategiczne agresji sowieckiej na zachód, ale przez trupa Polski. I siostry bracia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odczuwamy dumę, ale jednocześnie uświadamiamy sobie ze szczególną mocą, że zawdzięczając Ojczyźnie własne życie i szczęście, musimy być gotowi stanąć w jej obronie. Dzisiejsze święto, po upływie 102 lat od Bitwy Warszawskiej, jest także jasnym głosem wzywającym współczesnych architektów życia społecznego w naszej ojczyźnie i w Europie do nieizolowania człowieka od Boga, nieodłączania go od Boga, nieizolowania spraw ludzkich od spraw bożych. Europa nie może się wstydzić swych chrześcijańskich korzeni i swojej chrześcijańskiej przeszłości. Na tym budowała etos też żołnierza, etos patriotycznej postawy.
Czy tamte wydarzenia sprzed 102 lat czegoś nas nauczyły? Czy tylko w trudnym czasie pamiętamy o ojczyźnie? Polacy oddawali życie za ojczyznę, a nie ojczyznę za życie. I to jest wielkie świadectwo. Nie oddawali swoje życie za ojczyznę, a nigdy ojczyzny za życie. Dzisiaj dzięki tym bohaterom mamy wolną i niepodległą Polskę. To zasługa naszych przodków, tych bohaterów, tych, którzy dzielnie walczyli w obronie ojczyzny. Lecz trzeba dodać, że niepodległość jest dobrem cennym, ale i kosztownym. Czasami jest to cena życia, bo jak mówił prymas tysiąclecia, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości. Dlatego powołujemy się na przeszłość. Najdrobniejsza okruszyna Ewangelii żywi ducha. Podobnie okruchy dziejów narodu są mocą jego ducha. Trzeba więc podawać młodemu pokoleniu to pożywienie, aby naród nie zatracił związku z dziejami. Nie możemy się wyrzec tego, co przez całe wieki w bólu, cierpieniu, męce i krwi, w pracy i trudzie, w żywej wierze i nadziei kładzione było w tę ziemię. Pragniemy, aby młodzież znała swoją przeszłość, w niej się rozmiłowała. To jest ta linia życia, do której zaprasza błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Pamięć i tożsamość, pamiętać o historii, pamiętać o bohaterach, pamiętać o wielkich rzeczach, które się działy, aby budować dobrze przyszłość na dobrym fundamencie. I siostry i bracia, w dniu dzisiejszym oddajemy hołd żołnierzom Wojska Polskiego, którzy przelali krew i oddawali swoje życie za wolność naszej ojczyzny. Oni wiedzieli, że są wartości, które na końcu zawsze odnoszą zwycięstwo. To prawda, miłość, wolność i sprawiedliwość. I każdy, kto pod tymi sztandarami walczy, przyczynia się do postępu ludów i narodów. A ponieważ samą prawdą przez duże P, samą miłością, samą sprawiedliwością i dawcą prawdziwej wolności jest Bóg, dlatego całą swoją nadzieję pokładali właśnie w Bogu. I my dzisiaj modlitwą, tak jak zachęcał nas ksiądz pułkownik Stanisław, obejmujemy żołnierzy, którzy dziś pod biało-czerwoną flagą służą sprawie pokoju i bezpieczeństwa w kraju i na misjach zagranicznych. Doceniamy ich poświęcenie i dziękujemy za patriotyczne postawy. Prosimy także dobrego Boga, aby nigdy nie zabrakło w naszym kraju tych, którzy składając przysięgę wojskową, zdecydują się służyć niepodległej. Wiemy, jak ważną strukturą państwa jest wojsko, zwłaszcza w kontekście tego, co się dzisiaj w świecie dzieje i też za naszą tutaj wschodnią granicą. Bo ono dba o bezpieczeństwo zewnętrzne oraz o zachowanie integralności terytorialnej kraju. Strzeże suwerenności i niepodległości państwa. I realizm polityczny i zmysł samozachowawczy nakazują dbałość o siły zbrojne oraz o ich udoskonalanie. I cieszymy się, bo możemy to zobaczyć, że ten realizm polityczny i zmysł samozachowawczy jest obecny, bo właśnie jest ta dbałość o siły zbrojne oraz o to, by były coraz doskonalej wyposażone w sprzęt militarny. I siostry bracia, wdzięczni za opiekę Maryi nad naszym narodem. Wdzięczni za opiekę Maryi nad tymi, którzy bronią naszej ojczyzny. Panią w niebo wziętą, błagamy nadal o jej opiekę.
Maryjo, dzieci Twoje i poddani Twoi są pod Twoim przemożnym wstawiennictwem. Bądź nam, jak dotąd, dobrą matką i łaskawą królową. Oddal od nas grzechy i klęski, a przywróć nam pożądany najpierw pokój w sercach, nadzieję w sercach. A też dzisiaj jeszcze szczególnie Cię prosimy, wypraszaj także pokój na Ukrainie.